Od początku lat 60. dochodziło do nasilania się nagonki antysemickiej w PRL. Po izraelskiej wojnie sześciodniowej z 1967 roku, po której państwa podległe ZSRS oficjalnie przerwały stosunki dyplomatyczne z Izraelem, nastroje antysemickie osiągnęły swoje apogeum. Oliwy do ognia dolały wydarzenia marcowe z 1968 roku, za które obecny pierwszy sekretarz KCPZPR Władysław Gomułka obwiniał osoby żydowskiego pochodzenia. Ta przede wszystkim okoliczność spowodowała, że na fali tych wydarzeń wypłynęło opacznie nieraz pojmowane hasło walki z sionizmem. Ale nie chcemy, aby w naszym kraju powstała piąta kolumna. Wskutek antysemickiej kampanii władz komunistycznych kraj musiał opuścić ponad 13 tysięcy obywateli pochodzenia żydowskiego.